Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie produkcja kiełbasy szerokiej. Jaka nazwa, jeszcze nie wiem, ale sądzę, że pod koniec produkcji zrodzi mi się jakiś pomysł. Natomiast wiem, z czego będę robić. Zakupiłam polędwicę, pachwinę oraz golonkę. Z polędwicy muszę usunąć mizdrę. O, to jest właśnie to. To jest mizdra. Warkocz. To jest to. Z pachwiny usunę skórę. Z gołąki pozbędę się skóry i wytrybuję kość. Pierwszy etap produkcji jest zakończony, czyli sklasyfikowałam mięso, pokroiłam w kostkę i teraz zapekluję. Tu mamy klasę numer 1. Tu mamy dwójeczkę. Do dwójeczki dołożyłam warkocz od polędwicy. I oczywiście tu jest pachwina. Tutaj mamy golonkę. Wszystko zapekluję na 48 godzin. Zapeklowane mięso w tak umieszczonym pojemniku schowam do lodówki. Będzie się peklowało 2 doby w temperaturze 4-6 stopni. Mięso przygotowane już do wyrabiania. Za chwilę będę łączyła. Tutaj polędwicę zostawiłam w takim stanie, jak była, czyli w kosteczki takie 2x2. Pozwoliłam sobie, nie wiem, chyba tam 10% całości zmielić na sitku Fi13. Tutaj mamy dwójeczkę, zmieliłam na sitku Fi8 oraz golonka. Golonka zmielona jest, czyli trójeczka, zmielona jest na sitku Fi4. Jedynka uplastyczniona. Za chwilę dodam do niej trójkę, do której dodałam wcześniej przyprawy, czyli pieprz i czosnek oraz wodę. Obie klasy połączę, muszę dobrze to wyrobić, po czym na samym końcu dodam dwójeczkę. Dodatkiem do mojej kiełbasy będą pistacje. Mięso przygotowane do nadziewania. Proszę zobaczyć, jak jest porządnie wyrobione. Nie odchodzi od ręki. Osłonki przygotowane, nadziewarka również. Za chwilę będę napełniać. Jestem na swoim stanowisku pracy, czyli w miejscu, gdzie stoi moja wędzarnia. Kiełbasę przywiozłam tutaj, wcześniej wisiała w domu w temperaturze pokojowej 2-3 godziny na kijach. Póki co czekamy, wędzarnia musi się wygrzać. Wówczas kije umieszczę w wędzarni. Niestety musi to chwilę potrwać, aby mogło przebiegać prawidłowo wędzenie. Kiełbasa na dotyk musi być sucha, musi się wyrównać temperatura i w ten czas dopiero będę mogła puścić dym. Oczywiście u góry mała niespodzianka, zrobiłam trochę paróweczek, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Póki co jest zimno, marznę, no ale cóż, dam radę. Zajrzymy sobie do wędzarni. Cały czas trwa osuszanie. Tak na dobrą sprawę, za chwilę będę mogła puścić dym. Paróweczki już też są suche. Osuszanie odbywa się w temperaturze. Proszę, trochę spadła, ale tak 45, góra 50, to właściwie tak 40-45. Przy okazji mojego wędzenia chciałabym Wam pokazać, jak wygląda u mnie w komorze. Nie powinno być ognia. Nie będziemy ogniem, będziemy dymem. Przede wszystkim dym powinien mieć swobodny przepływ, co daje nam znakomity efekt podczas ostatniego etapu wędzenia. Zajrzymy do wędzarni, zobaczymy, co tu się dzieje. Jest pięknie. Wędzenie przebiega prawidłowo. Kiełbasa już nabiera koloru, ale to jeszcze nie jest to, czego oczekuję. Z tyłu mamy polędwicę faszerowaną, ale to tak przy okazji. Moje wędzenie dobiega końca. Kolor wędzonek satysfakcjonujący. Jesteśmy już na ostatnim etapie, czyli obróbka cieplna. Temperatura wody 70-75. Parzymy do uzyskania wewnątrz 68 stopni. Kiełbasa w osłonce białkowej, przekrój Fi75. Jest
to kiełbasa z dodatkiem pistacji. Zainspirowana zostałam przez kolegę Radka z grupy, który swoją kiełbasę zrobił z orzeszkami pini. Zachęcam oczywiście, przepis znajdziecie na grupie, zarówno mój przepis będzie na forum i na grupie i wszystkich Państwa zachęcam serdecznie. Kiełbasa już podsycha trzeci dzień, na ten czas wygląda wyśmienicie. Jeszcze jest 2 dni i będziemy robić przekrój. I przyszedł czas na degustację. Kiełbasa wisiała parę dni w chłodnym pomieszczeniu, pięknie podeschła. W przekroju tak wygląda, jak wygląda. Gdzieś uciekły pistacje, nie wiem gdzie, ale zapewne w dalszej części one się tam pojawią. Była już próba, jest wyśmienita. Zachęcam wszystkich do zrobienia, to jest bardzo prosty wyrób. Potrzeba troszeczkę cierpliwości. Zatem do dzieła, smacznego. I pozdrawiam Was wszystkich.